Szczęść Boże, coś wam powiem. Nikt nie chce być w nienawiści. Nikt z nas nie chce być źle postrzegany. Staramy się na różne sposoby wypadać dobrze w ludzkich oczach. A Jezus mówi, będziecie w nienawiści z powodu mojego imienia. I to może też jest jeden z powodów, dla których ludzie tak łatwo rezygnują z wiary. Bo przecież ona wymaga poświęceń. Wymaga stawiania czoła wielu przeciwnikom. W internecie już wyczuwamy zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Bo jak zwykle w tym okresie pojawia się wiele artykułów szkalujących Kościół. Nienawiść jest zaprzeczeniem miłości. Jest nawet czymś więcej, bo jest czynną antymiłością. Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników, mówi Jezus. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. No to piękna obietnica dla nas, dla wszystkich, którzy poszli za Jezusem, którzy słuchają Jego słów i starają się wcielać je w życie. Tylko, że Jezus stawia sprawę jasno. Chcesz iść za mną? Nie spodziewaj się luksusów, taryfy ulgowej, karty rabatowej na wszelkie przyjemności. Chcesz iść za mną? Spodziewaj się prześladowania. Warto więc się zastanowić, czy chcemy być fajni, czy raczej chcemy być uczniami Jezusa. Bycie fajnym jest trudne do pogodzenia z głoszeniem dobrej nowiny. Tu potrzeba nieraz wyrazić swój sprzeciw i napomnieć źle czyniących. Każda uwaga jest źle odbierana i wtedy traci się ze swojej fajności. Jezus uczy nas, że mamy być świadomi naszej drogi podążania za Bogiem. To wszystko prowadzi do wytrwałości. Wytrwałość jest najwyższym stopniem męstwa, która objawia się na krzyżu. Dlatego dzięki wytrwałości istnieje wolność posiadania i udzielania samego siebie w miłości. Obietnica Chrystusa jest nieodzowna. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Pamiętajmy również, że sama wierność nauce Chrystusa, nawet za cenę wystawienia się na czyjąś nienawiść, nie czyni nas uczniami Jezusa z automatu. Możemy się nimi stać dopiero wówczas, jeżeli staramy się błogosławić tych, którzy są przeciw nam, życzyć im dobra oraz ich kochać. Chyba takim największym testem jest obejrzenie wiadomości i niezłoszczenie się na to, co słyszymy i widzimy. Bo przed telewizorem wychodzi nasze prawdziwe ja. Kończący się rok liturgiczny prowadzi nas do umocnienia naszej wiary w zmartwychwstanie, które będzie manifestacją całkowitego zwycięstwa, dobra i życia w pełni miłości. Ciężko realizuje się naukę Jezusa o nadstawianiu drugiego policzka, ale tylko dobrem można wprowadzać dobro na ziemi, bo zło zawsze prowokuje zło. Dlatego w różny sposób możemy dotrzeć do Jezusa, podążać za Nim i dojść w końcu do celu. Każdy z nas ma różne doświadczenia życiowe, które nie tylko dla nas, ale także dla innych mogą stać się pomocą w drodze do jedynego centrum naszego życia, czyli do Chrystusa. Nieważne, czy nas będą kochać, czy nienawidzić. Nie od ludzi zależy to, co zyskamy. Oto łaska, o którą powinniśmy prosić. Wytrwałość. Codzienna droga w obecności Boga. To jest droga Pana. Idźmy po niej, powiedział papież Franciszek.